Bardzo często podchodzimy z nieufnością do naszego ciała. Tak jesteśmy wychowani, czy jakieś takie wewnętrzne mamy poczucie, tak jakby to był jakiś dziki zwierz, który w nas mieszka, albo jakaś rzeczywistość, która jest od nas oddzielona i która nam jakoś zagraża. Jak patrzymy na sprawę biblijnie, widzimy, że Bóg, gdy stworzył człowieka w ciele, powiedział: To jest bardzo dobre. I nie myślał tylko o, duch, o duchu, nie myślał tylko o tym, co w nas wewnętrzne czy duchowe. On myślał o nas całych. On patrzy tak na nasze ciało. Inaczej, by Jezus jako Bóg nie wcielił się, nie przyjął ciała z Maryj Dziewicy. Inaczej też nie zostawiłby Eucharystii, czyli siebie w ciele. Można by powiedzieć, że to jest ciało najwyższej próby. Sam Bóg wybrał ciało. Wybrał to ciało dla nas, wybrał to ciało dla siebie. Jakże można myśleć w takim razie o ciele jako o czymś złym i podchodzić do niego jako do czegoś obcego? To jest taki swego rodzaju neomaniheizm czyli wyrzekanie się ciała czy takie myślenie, że Ciało stworzył zły Bóg, jakiś zły demiurg, a tylko ducha stworzył Pan Bóg. To jest nieprawda. Prawdą jest to, że Bóg stworzył ciało i zobaczył, że jest bardzo dobre. I chce posługiwać się tym ciałem. I chce, abyśmy my również posługiwali się tym ciałem. Nie z lękiem, ale z ufnością. Nie z bojaźnią, ale z miłością. I jasne, że trzeba powiedzieć, że ciało stwarza nam kłopoty, że różne nasze instynkty, jakoś nasza natura powoduje, że gubimy się, nie bardzo wiemy, jak z ciałem postępować, czy jak je wychowywać, jaką ma rolę. Myślę, że tym większe przed nami zadanie, i myślę, że tym bardziej warto się właśnie tym zajmować ale nim się zajmiemy konkretami w ciele warto uświadomić sobie głęboko właśnie tą prawdę która jest pierwsza czyli że ciało jest bardzo dobre i tak warto je traktować i tak podchodzić co można jeszcze powiedzieć o ciele bardzo wiele dziedzin dotyczy ciała zajmujemy się naszym ciałem yy, zacząwszy od tego, że dbamy o, o zdrowie, o, o czystość, o kosmetykę, mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Też wiele rzeczy w tym świecie dotyczy naszego ciała i to jest bardzo potrzebne. I nie potrzeba to wobec tego nieufności, potrzeba mądrego podejścia, jakiegoś harmonijnego, bo również nasz duch rzuca światło na to, jak postępować z ciałem, ale także nasze ciało podpowiada nam, jak postępować z naszym duchem czy z naszymi emocjami. To wszystko jest w jedności. Nie ma oddzielonego ciała, oddzielonego ducha i oddzielonych emocji. Wszystko jest jednością i sami widzimy, jak wpływa jedno na drugie. Dlatego warto przyglądać się w całości. To jest zwłaszcza ważne dla tych wszystkich, którzy pomagają człowiekowi, czy są lekarzami, czy są terapeutami, czy są duchownymi, żeby podchodzić do człowieka w całości, a nie zajmować się wyłącznie swoją dziedziną w jakimś oderwaniu. To jest jakaś nieprawda. Ciało wpisuje się w całość, dlatego trzeba go traktować równie poważnie jak nasze emocje czy naszego ducha. Pozwólmy się Panu Bogu poprowadzić, pozwólmy się poprowadzić Słowu Bożemu, pozwólmy, aby nas oświeciło to, co jest naprawdę głęboko w naszym sercu. Przyglądajmy się sobie, abyśmy się też uczyli tego, jak postępować ze sobą nawzajem, jak traktować ciało drugiego człowieka, bo to jest niezwykle ważne. I abyśmy mieli pokój w sobie i radość z tego, że mamy ciało. Warto, żeby zacząć za ciało dziękować. Może to jest początek tej drogi.